na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejszą siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, zapisaną w rozdziale szóstym. Bracia, ludzkim sposobem przemawię dla słabości ciała waszego, jako bowiem wydaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości. I cóż za pożytek mieliście wówczas z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem końcem ich jest śmierć. Teraz wszakże, uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi, macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel życie wieczne. Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć, a łaska Boża to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Ewangelię Świętą zapisaną św. Mateusza w rozdziale 7, który jako sług Bożych z uszanowaniem powstawszy, z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilki drapieżne. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają z ciernia winne jagody albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi, a złe drzewo owoce złe rodzi. Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tyle słów Świętej Ewangelii przeznaczono na dzisiejszą niedzielę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Tajemnica odkupienia uobecniana jest w ciągu roku liturgicznego. Z łaski Bożej przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Słowo Pisma Świętego odczytywane dzisiaj jest wezwaniem do odrzucenia głosu fałszywych proroków i do wytrwania przy prawdzie objawionej. Mówi Pan Jezus wyraźnie: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Czas wakacji i urlopów nie zwalnia nas z obowiązku troski o duszę. Jednym z istotnych elementów tej troski jest odrzucenie błędów szerzonych przez fałszywych proroków oraz codzienny kontakt z prawdą. Prawdę objawioną poznajemy dzięki słowu głoszonemu przez prawowitych katolickich duchownych, biskupów i kapłanów, którzy wiernie przekazują katolicki depozyt wiary, objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół katolicki i jedyny prawdziwy Kościół, i jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. W kazaniu na Wielki Post święty Wawrzyniec z Brindisi, kapłan i doktor Kościoła, przypomina, że głoszenie Słowa Bożego jest zadaniem apostolskim, a dla słuchaczy jest niezbędne dla prowadzenia życia duchowego.
Oto co mówi ten gorliwy, święty, uczony kapłan. Do prowadzenia życia duchowego, które posiadamy wspólnie z aniołami i niebieskimi duchami, stworzonymi jak i my na obraz i podobieństwo Boże, niezbędny jest pokarm łaski Ducha Świętego i miłości Bożej. Łaski zaś i miłości nie ma bez wiary, albowiem bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara natomiast nie rodzi się bez głoszenia Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Toteż głoszenie Słowa Bożego jest konieczne do życia duchowego, podobnie jak sianie ziarna do życia cielesnego. Dlatego Chrystus powiada: siewca wyszedł siać. Wyszedł siewca jako głosiciel sprawiedliwości. Takim głosicielem był niegdyś, jak czytaliśmy, sam Bóg, gdy przemawiając z nieba, przekazał całemu ludowi na pustyni prawo sprawiedliwości. Kiedy indziej głosicielem był anioł pański, który na miejscu płaczu wyrzucał ludowi przekroczenie prawa Bożego, a wszyscy synowie Izraela, usłyszawszy te słowa, skruszeni w sercu, zanieśli się głośnym płaczem. Także i Mojżesz, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, na stepach Moabu głosił całemu ludowi prawo Pana. Wreszcie Chrystus, Bóg i człowiek, przyszedł, aby głosić Słowo Pańskie. W tym też celu wysłał apostołów, podobnie jak przedtem wysyłał proroków. Głoszenie jest zatem zadaniem apostolskim, anielskim, chrześcijańskim, Bożym. Słowo Boże tak dalece obfituje we wszelkie dobro, iż jest niejako skarbcem wszystkich dóbr. Z Niego rodzi się wiara, z Niego nadzieja, z Niego miłość, z Niego wszystkie cnoty, wszystkie dary Ducha Świętego, wszystkie błogosławieństwa ewangeliczne, wszystkie dobre czyny, wszystkie zasługi życia, wszelka chwała niebios. Przyjmijcie zaszczepione w was Słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Słowo Boże jest światłem umysłu i ogniem woli, po to, aby człowiek mógł Boga poznać i miłować. Dla duchowego człowieka, który żyje przez łaskę z Ducha Świętego, Boże Słowo jest chlebem i wodą, ale chlebem słodszym od plastra miodu i wodą pożywniejszą od wina i mleka. Dla duszy jest skarbnicą duchowych zasług, dlatego nazywa się je złotem i kosztownym kamieniem. Przeciw grzesznej zatwardziałości serca jest młotem, a także przeciw światu, ciału i szatanowi, mieczem zadającym śmierć wszelkiemu grzechowi. Pan Jezus mówi: jam jest pasterz dobry, dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje, lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry, znam swoje i one mnie znają. Jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca, i życie swoje oddaję za owce. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. Zatrzymajmy się dzisiaj nieco przy tym istotnym przejawie troski pasterskiej, jakim jest mowa Chrystusa, słowa Chrystusa, głoszenie Bożej nauki oraz przy kwestii słuchania Bożej nauki.
Pan Jezus mówi, moje owce słuchać będą głosu mego i przestrzega przed siewcami fałszywej nauki. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Stałym elementem zbawczej misji i przejawem pasterskiej troski Chrystusa, jak to wynika z kart Ewangelii, jest głoszenie słowa. Pan Jezus poleca także uczniom niezbywalne zadanie głoszenia, z którego żadną miarą nie mogą się dyspensować. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Święty Paweł pisze, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Głoszenie Słowa Bożego jest podstawą wiary. Pisze o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Klasyczne fides ex auditu. Chodzi o żywe słowo głoszone oraz o słowo spisane. Tak pisze apostoł narodów. Przeto, bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Czytamy w Piśmie Świętym. Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych, a przysłowia rozumne niech nie ujdą twojej uwagi. Apostoł narodów nalega, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. W Księdze Sentencji świętego Izydora, biskupa, czytamy ważne pouczenia, które wskazują nam na cel lektury Bożych treści. Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem. Kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Święty Atanazy pisze w pierwszym liście do Serapiona, pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Święty Jan Damasceński pisał, ty zaś o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności,
Wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary. Dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych ojców. Działanie wilków w owczych skórach nasila się. W miejsce krystalicznej, spójnej, prawdziwej, niezmiennej katolickiej doktryny wciska się nachalnie zmieniona i zmieniana, odkształcona doktryna w zakresie dogmatycznym, liturgicznym, moralnym, duchowym, dyscyplinarnym. Błąd i grzech usiłują znaleźć pełne prawo obywatelstwa w Kościele. W dalszym ciągu podgrzewa się atmosferę i podkręca się tu i ówdzie oczekiwania na bliżej niesprecyzowane dalsze jeszcze zmiany, bo przecież rzekomo zmiana być musi. Wilki w owczych skórach od 50 lat grasują swobodnie. W niejednym sercu rodzi się pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza głoszenie błędu? Odpowiada na nie święty Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium, bo, rzecze, doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy go miłujecie, czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy waszej. Katolik zatem pyta w czasach zamętu, cóż mamy czynić, bracia? Quid faciemus viri fratres? Chodzi o podjęcie skutecznych środków zaradczych, aby wytrwać w prawdziwej wierze, to znaczy wierze katolickiej, jedynej prawdziwej i niezmiennej wierze, której Kościół przez wieki nieomylnie i niezmiennie nauczał i która jedyna daje zbawienie duszy. Jednym z praktycznych zadań strategicznych umożliwiających nam wytrwanie w wierze będzie tworzenie Biblioteki 58. Inicjatywa konieczna, powielekroć okaże się nam wielce pomocna do zachowania krystalicznego depozytu katolickiej wiary oraz uzdolni nas do identyfikowania i odrzucenia współcześnie rozpowszechnianych błędów. Katolik kształci się. Katolik kształci się chętnie. Katolik używa rozumu. Katolik nie daje sobie wmówić, że rozpowszechniające się coraz nachalniej elementy doktryny sprzecznej z odwiecznym katolickim nauczaniem są z nim zgodne. Nie są. I nic tu nie pomogą, żadne hermeneutyki, ciągłości czy nieciągłości. Albo coś jest katolickie, spójne z odwieczną doktryną Kościoła, albo coś jest z nią niezgodne. Albo coś jest prawdą, albo jest fałszem, błędem. Tertium non datur. Ci, którzy mówią inaczej, okłamują całe rzesze katolików od dziesięcioleci. Od 50 lat fałsz nachalnie zdobywa prawo obywatelstwa. To jest problem na skalę globalną. Uważajmy, nalega z troską święty Paweł, przeto bracia stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni. Pan Jezus mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Od błędu trzeba uciekać i od głosicieli fałszywej nauki należy uciekać. Święty Wincenty z Lerynu we wspomnianym dziele Commonitorium mówi między innymi o czujnych owieczkach,
które nie dały się zwieść błędom pasterza. Oto co pisze. Ale dajmy pokój Nestoriuszowi. Tego podziwiano więcej niż zasłużył. Sławiono ponad istotne znaczenie. Tego w oczach tłumu wyolbrzymiła raczej ludzka łaska niż boska. Zajmijmy się raczej tymi, którzy wyposażeni w liczne zalety i wielką dzielność nabawili katolików niemałej pokusy. Tak miał Fotyn za naszych przodków kusić kościół w Sirmium w Panonii. Wśród ogromnej przychylności wszystkich wyniesiony tam na biskupstwo przez jakiś czas piastował je w duchu katolickim. Aż tu, jak ów zły prorok lub marzyciel, o którym mówi Mojżesz, poczuł powierzony sobie lud Boży namawiać, żeby poszedł za cudzymi bogami, to jest przyjął obce, nieznane mu dotąd błędy. Ale takie rzeczy bywają. Niebezpieczeństwo tkwiło w tym, że do tego niegodziwego celu służyły mu nieprzeciętne siły. Był to duch wybitny, w wiedzę zasobny, mocarz słowa, świetnie, poważnie rozprawiał i pisał w obu językach. Dowodzą tego jego dzieła napisane częścią po grecku, częścią po łacinie. Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe, bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne, przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza i mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza poznały się na pokusie. Przedtem szły za nim jak owczarnia za barankiem, teraz zaczęły przed nim umykać jak przed wilkiem. Kwestia wierności, precyzowanej, sformułowanej doktrynie, nie jest sprawą marginalną, drugorzędną. Chodzi tu przecież o wierność Panu Bogu i objawionej przez Niego prawdzie. Chodzi o prawdomówność Pana Boga. Chodzi o wiarygodność Bożego objawienia. Chodzi o wierność Bożemu objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez całe wieki nieomylnie nauczał. Chodzi o zdrowe i pewne źródła dla kształtowania zmysłu katolickiego, sensus catholicus, w umysłach i sercach katolików. Chodzi o miłość do Pana Boga i do bliźnich. Wypiszmy to sobie złotymi zgłoskami w umyśle i w sercu, w pamięci. Wierność prawdzie i głoszenie prawdy i odrzucenie błędu są wyrazem miłości do Pana Boga i do bliźnich. Chodzi w końcu o zbawienie dusz, salus animarum, najwyższe prawo Kościoła, suprema lex ecclesiae. Aby nie było tak, jak przestrzegał Pan Jezus, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Tylko wiara katolicka bowiem, wyrażona w objawionym katolickim depozycie wiary, daje zbawienie duszy. Mówi Zbawiciel, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. W liście przypisywanym Barnabie czytamy: wiedząc przeto, iż jeśli dołożę starania, aby się podzielić z wami tym, co sam otrzymałem, moją zapłatą będzie posługiwanie takim jak wy. Postanowiłem napisać wam krótko, abyście wraz z wiarą mieli też doskonałą wiedzę. Skoro zaś widzimy, że wszystko dokonuje się w zapowiedzianym porządku, powinniśmy coraz pilniej postępować drogą bojaźni Bożej. Ja zaś nie jako nauczyciel, ale wasz brat,
udzielę wam pouczeń, z których moglibyście zaczerpnąć otuchy na dni obecne. Ponieważ dni są złe, a przeciwnik działa, trzeba nam czuwać nad sobą i pilnie strzec woli Bożej. Otóż wiarę naszą wspierają bojaźń i wytrwałość, z przymierzeńcami są cierpliwość i opanowanie. Jeśli te cnoty pozostaną nietknięte przed Panem, wtedy z radością dołączą się do nich mądrość, rozumienie, poznanie i wiedza. Drodzy wierni, chciejmy postępować w życiu duchowym. Codziennie zachowajmy jakiś czas na katolicką lekturę. Codziennie zachowajmy jakiś czas na katolicką lekturę. Zamknijmy oczy i uszy na głos siewców błędu, a przylgnijmy do prawdy. Pamiętamy ewangeliczny epizod, w którym Pan Jezus, będąc w gościnie u Marii i Marty, nie pochwalił Marty, która krzątała się wiele. Pan Jezus pochwalił Marię, która spokojnie siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Zadbajmy o to, aby w naszym codziennym rozkładzie dnia mieć czas dla Pana, aby słuchać Jego słowa, poznawać coraz lepiej katolicką doktrynę. Jeśli zaczyna nam brakować czasu na modlitwę i codzienną lekturę treści katolickich, powinniśmy dokonać korekty naszego rozkładu dnia. Pracować nieco mniej, aby codziennie jakiś czas poświęcić na kontakt z Bożą prawdą. Przynajmniej pół godziny codziennie uważnej lektury bądź słuchania słowa prawdy będzie dawką roztropną. Pan Jezus mówi z troską: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. I mówi Pan Jezus: moje owce słuchać będą głosu mego. Matkę Najświętszą, o której Pismo Święte mówi, że rozważała Boże sprawy w swoim sercu, prosimy, aby wypraszała nam łaskę coraz lepszego i głębszego poznawania Bożej prawdy, rozważania jej i zdecydowanego odrzucenia błędów głoszonych przez wilki w owczej skórze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.